Cześć, siemanko, z tej strony Arowlen i witam was na prezentacji, krótkiej prezentacji mapy Beskidy, której autorem jest Seba J, jeśli się nie mylę. I ze mną dzisiaj jest... Au, mapa, to dam! Matt, witamy, dzień dobry. No, witam wszystkich. Matt załatwił naszej trójce, to znaczy jeszcze Konsiemu, dostęp taki wcześniejszy do mapki. Tylko że Konsi się nam rozchorował i nie mógł brać niestety udziału. Ale przysiadł na ławeczce. Ale postanowiliśmy... Ale on ma brzuch wywalony, o panie! A jaki murzyn! Postanowiliśmy z Mattem nagrać sami co nieco, żebyście się mogli zapoznać z mapką. No to co, pokażemy może najpierw farmę. Co tu jest na farmie fajnego do pokazania? No ogólnie tutaj wszystko, bo widać jest klimat na tej farmie, taki starowiejski. No to prowadź. I jest to jedna z czterech grywalnych gospodarstw tutaj właśnie. No, no to mamy cztery gospodarstwa, pierwsza informacja. To jest... Wow, animacja otwierania klamki nawet, super. Jeżeli się przyjrzysz, to też powinien być bolec przy drzwiach. Ano jest, jest. I na górze jo. Widzę też jest. Owieczki. Nie, on chyba też powinien opadać. Owieczki mamy, tutaj mamy oborę. Co tu jeszcze mamy? Te owieczki mają fajne dźwięki, ale... Ale no są, nie są interaktywne, bo podejrzewam, że model... No ale z drugiej strony przecież oryginalnie jest model ruszających się owiec, no to nie mogli tego jakoś tam, powiedzmy, wrzucić? Czy jakieś problemy techniczne? Może właśnie by owce wchodziły w ścianę albo w coś, bo one nie widziały właśnie tej kolizji. Możliwe. No co tu jeszcze mamy, gdzie? Tutaj mamy taki wiatraczek, który nam się ładnie kręci, także to też nadaje klimaciku. Tutaj mamy jakieś takie podstawowe maszyny, ogólnie sporo maszyn mamy do obróbki. Bo mapa, jak sami widzicie teraz w tym momencie, jest ogromna, ma masę pól sięgających ponad setkę. Także no po prostu jest co robić. Tutaj mamy bodaj miejsce na zrzucanie ziemniaków. A tam, Matt, co właśnie otwierasz? No tam mamy krowy, cielaki. O, kolejna obora. Tutaj chyba zbiornik na mleko. Dobrze mówię? Tak mi się wydaje, tak samo. Zbiornik na mleko. Bo ja widziałem coś podobnego, ale okrągłe, także nie jestem pewien w 100%. Tutaj mamy krówki, krówki podobnie tutaj też nieruchome niestety, ale dźwięki są. No bo też trzeba jakoś odchudzić trochę tą mapkę, to może dlatego nie ma animowanych. No bo mapa jest sporych rozmiarów i pod kątem powierzchni i wagi, ale kury też mogły sobie chodzić. A też jakbyś miał kurę chodzącą, to byś miał tylko na jednym gospodarstwie, a tak to przynajmniej będą modele na wszystkich gospodarstwach. Kurczaczki! Co prawda nie najlepsze modele, ale są, no. Są. Już, a jak widzę kury, to od razu mi się przypomina intro Von Diego z Farminga 13 jeszcze. To takie to... Czy to samolot, coś tam, nie to Farming Simulator. To było genialne. Tutaj mamy mausery, zbiorniki na wodę, ale ja tą mapą, kamerą telepię, ja bym był pośledzony. No tu pewnie będzie można opryskiwać ładować sobie, a obok mi się wydaje, że będą nasiona. Pewnie tak, bo tutaj widać mamy nawet oznaczone jakieś tam, pewnie, że to trigger czy coś takiego. Bo na tej mapie tak samo można tworzyć własne nasiona, dlatego widzisz tutaj takie kupeczki na ziemi. Okrągłe. Może sobie no a tu jest ładowanie chyba. Chyba tak. Ale swoje nasiona to znaczy na jakiej zasadzie to działa? Bo możesz sobie wytworzyć własne nasiona w odpowiednim miejscu. I tam wsypujesz chyba tam jakąś tam ilość pszenicy i coś jeszcze. Sam osobiście się nie bawiłem za bardzo tym modem. Ale genialne! Ale... Genialne muszę przyznać. A tutaj będzie chyba wapno. Tak, to wygląda na wapno. Wapno a też to? Się samo wapno, wapno sól mi się wydaje, bo tutaj też coś podobnego jest. No też. Choć sól, czy sól jest użytkowa w farmingu? Nie wiem. No, no nie, raczej nie, bo sól ogólnie rośliny nie lubią. No to
To nie wiem. Może to wapno, a drugie to nawóz, albo coś takiego. A, możliwe, bo o nawozie zapomniałem. Dobra. A tutaj byliśmy, nie byliśmy? No tu są jakieś garaże, już teraz swój sprzęt. No, można... Tu pewnie jest wszędzie to samo. Tak kudy mi tu wskakują, bo... nie mam wyłączonych ich całkowicie. No tutaj widzicie, jest to samo, także... Nie ma tutaj nic do pokazywania. Czy coś jeszcze mamy na farmie? Bo mamy sporo tych obiektów do oblecenia. Tak, żeby to w miarę sprawnie poszło. No na tej farmie to tak można już pójść dalej, żeby właśnie nie przedłużać. To co, skoczymy do tartaku teraz? Tak, można iść do tartaku. Dobra, to ja sobie włączę mapkę, żebym wiedział, że jestem w tartaku. To jest nie tu, tu jest tartak. Co bym chciał o tartaku powiedzieć? Cholera, przykryłem sobie. Dobra, już mam. Już mam. O tartaku, że ogólnie mapa jest dopracowana pod kątem takich, jakby to powiedzieć, szczególików małych, jak na przykład tutaj w tartaku mamy... Przeskoczę sobie, wiem, że to nie według BHP jest. Mamy tutaj komputer. Jak się przyjrzeć dłużej, to on tu się będzie zmieniał. Co prawda nie wiem, czy teraz się zmieni, ale wiem, że on generalnie się zmienia. Mat, obleć jak możesz i zobacz, gdzieś któryś komputer się zmienia. No tu właśnie przez chwilę się zmieni. Uwaga. O, widzicie? Uwaga, przecinanie i to zaraz zniknie. Gdzieś tam jeszcze widziałem, jak było widać taki ten proces przesuwania drewna na komputerze, aczkolwiek teraz pewnie go nie zobaczymy. Tutaj jak widzicie pięknie... To on... Przepraszam, że tak przerwa, ale on jest tutaj. Gdzie? Przesyłanie danych. No i tu powinno być widać ten paseczek taki, co tu jest. O, widzicie, paseczek się rusza i tutaj ładnie nam widać, jak to tam się myka. Jak widzicie, tutaj pięknie pracują te podajniki, nazwę to podajnikami, żeby jakieś kłopoty nie walnąć, a to brzmi chyba sensownie. Chyba, że masz jakąś poprawną nazwę na to. No to, gdzie te kłody tak poruszają tak, się? Tak. Ja bym to nazwał taśmociągiem, ale to nie jest taśmą. No to nie wiem, jak to nazwać. Jeśli ktoś tam z ekipy tworzącej nas, u nas to ogląda, to możemy podpowiedzieć. No i tutaj też widzicie, jak pięknie pracuje ścisk i przeróbka drewna. Tutaj wylatują właśnie już takie obrobione baliki kwadratowe i to jest składowane na kubiki, na deski. Zobaczcie, jak pięknie tutaj te maszyny pracują. No po prostu to jest genialne. Z jednej strony tu się nie siedzi, tylko siedzi się na polu, ale z drugiej strony bardzo, bardzo miło jest spojrzeć na coś takiego. Czy jeszcze coś tutaj do pokazania w tartaku jest? W sumie można jeszcze dodać, że ten tartak jest autora, tak samo autora mapy. No, sam dokładnie. Wszystko, które stworzył, zaprogramował i takie właśnie oto efekt mam. Także warto to sobie zapamiętać, bo naprawdę bardzo miło się na to patrzy. Tutaj na przeciwko tartaku mamy Orlen. Akurat dzwoni telefon, którego nie mogę odebrać, także muszę małe cięcie zrobić i przenieść telefon gdzieś. Okej, telefon przestał dzwonić. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak, nie wiem po co, ale uznam, że po prostu ktoś wyczuł, że nagrywam i telefon przestał dzwonić. Dobra, tu mamy Orlen. Jakieś spore te ceny są tutaj. Diesel 5,80? Kto te ceny robił? Ja pierniczę. Za dużo trochę, ale są... Dlatego ciężarówka nie odjechała, bo nie zatankowała. Dokładnie. Przestraszyła się cen. Albo słaba jakość, kto tam wie. W każdym razie Orlen. Proszę, to też taki mały smaczek. Chciałbym tutaj też nawiązać do samego żywca, który tutaj jest w grze. Otóż ja, jak zapewne wiecie albo nie wiecie, jestem miłośnikiem gór. Prócz Bieszczad chyba byłem w każdym takim liczącym się polskim mieście górskim. Właśnie prócz Żywca, także nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest wiernie odwzorowane. Tam będziecie, jak nie pokażę na filmie, to będziecie na pewno mieli fotki na koniec. Ale naprawdę są fajne akcenty tego Żywca. Widać, że jest takie miasteczko małe.
że coś ono tam sobie znaczy i ogólnie czuć taką tą turystykę jakby. Także plusy dla autora, że po prostu ładnie to podjął temat i te Beskidy, ten teren bez Beskidów dosyć ładnie odwzorował. Co mamy kolejne na naszej liście? Myślę, że tam do świniarni na górze by mógł skoczyć. No zobaczmy, który pierwszy się teleportuje. Dobra. No dobra, zrobiła mnie gra w konia. Czemu ciągników nie powyłączałeś? No czemu nie mogę się tam teleportować? Przecież tam traktor był! O, jest. Dobra. Dobra. Jestem w świniarni, jeśli kona mnie nie zawodzi. Która jest chyba... Nie wiem, czy można tu ogólnie świnie sprzedawać, czy to bardziej taki jest obiekt? W sumie to jest gospodarka przeznaczona do świń. Tak samo. Aha, dobra. To tak jak w SF-ie mamy dostosowanie danego gospodarstwa na owoce, zwierzęta albo ogólnie rolnictwo. Tak widać tutaj. Tutaj jest coś takiego. No cóż, są dźwięki świń, których nie ma. I jakoś tak dziwnie te tekstury są wysoko, tak jakbym w betonie pływał. No trochę rozdźwięk. Nie wiem, czy to cel zamierzony, czy nie, ale... Ale troszkę lipnie to wygląda. Co tutaj... A wyjrzyj przez płot. Przez płot? Wow. Wow. Po prostu genialne. Widoki są tutaj naprawdę niesamowite. Aż sobie skoczę do góry troszkę. Ogólnie będziecie mieli masę screenów jeszcze do obejrzenia na koniec materiału. Jeszcze o tym przypomnę. To będziecie mogli sobie... coś z tego pooglądać jeszcze. Tam mam jakiś wodospad, no po prostu pięknie. A ja sobie popływam trochę w jeziorku. Dobra. To co możemy dalej przedstawić? Co tam mieliśmy na liście ogólnie, bo te traktory tak pozostawialiśmy. Tu mamy farmę, tu mamy tartak, to już pokazaliśmy, tu mamy pole, tu byliśmy, tu mamy tartak. No dobra. Jestem chyba w jestem teraz w drugim gospodarstwie przeznaczonym na hodowlę świń, z tego co widzę. No z tego ja pierdziele... gospodarki są na górze. Żarówka! Żarówka! Tak jakby była do dołu odwrócona, to bym powiedział, że moje logo. Ale ładnie zrobiona, chyba wymodelowana. To nie jest tekstura chociaż? Nie wiem. To jest tekstura, no, czy to model? Jest tekstura naniesiona na model. Która widać właśnie taki efekt trójwymiarowości, nawet nieźle tu zrobione. No bo jak się patrzy z tyłu, to jej nie widać. No dokładnie. To tak jakby czegoś nie nałożyli? Albo tak gdzieś. Po prostu z jednej ścianki został model stworzony i gra nie widzi go z drugiej strony. Wszystko jasne. Czy tutaj mamy też... Tutaj beton też jest rozmięknięty. No trochę lepiej wygląda. Może było to skalowane, dlatego tak to dziwnie wygląda. Do poprawki. Co jeszcze? Czy tutaj ogólnie w gospodarstwach tych na świnie to nie ma za wiele do... O, tutaj widać fajnie, jak ten beton jest wyniesiony w górę. W gospodarstwach na świnie nie ma nic ciekawego, poza tym, że same w sobie mają bardzo ładne ułożenie terenu. I te silosy, to wszystko jest takie wkomponowane w klimat górski. Co jest takie, patrząc ogólnie na góry, jest rzeczą całkowicie prawdziwą. No bo tam zawsze takie jest fajne wykorzystanie tego nierównego terenu, co zawsze takie budzi we mnie podziw, jak ludzie sobie dają z tym radę. Gdzie my w tej chwili jesteśmy? My jesteśmy na samej górze. Tu jest jakiś tam przy hotelu, czasami nie zostawiałeś nic? Nie, tam nie, bo tu myślałem, że podjedziemy z tej farmy jakimś ciągnikiem. Aha. Bo tu jechać z samego dołu na samą górę mapy to jednak trochę zajmie. No tak, to jest prawda. Dobra, to obskoczymy na razie tamte miejsca, gdzie mamy traktory pozostawiane. I wtedy... Wtedy dopiero zaczniemy dalej coś pokazywać. Dobra, ja jestem tu na dole teraz, ja byś tu skoczył do tego Deutscha. Tutaj ogólnie mamy taki pola dalsze, troszkę taki teren bardziej leśny. I na górze chyba, z tego co wiem, jest, można zobaczyć tamę, jeśli się nie mylę, dobrze mówię? Tak, i mi się wydaje, że tam będzie można sprzedawać kłody drzewa.
No to dawaj, siadaj jako pasażer, tak umownie umówmy się, na dach. No to jestem z tobą w ciągniku duchem, a ciałem biegnę już tam, gdzie trzeba. Aha, spoko, spoko, niech i tak będzie. Skoczymy sobie i ogarniemy, jak to tam wygląda. Ogólnie mnie się bardzo podoba, to tam jeszcze pokażę, jak nie zapomnę. Mam nadzieję, że nie zapomnę, jakbym miał zapomnieć, to Mad mi przypomni, że koło farmy widać naprawdę fajny typ ścieżek polnych z takimi fajnymi wybrzuszeniami. Widać, jak traktor wtedy pracuje. Także warto byłoby to pokazać. A ja zostawiłem właśnie jeden ciągnik na takim punkcie widokowym, to te ścieżki będzie może tutaj widać z góry. Czy to bardziej jest wodospad niż tam, abym powiedział? No ale za tobą jest woda, więc może ona tam po prostu przytrzymuje i wypuszcza napiar. To rozumiem, ma wodę udawać, tak? Tutaj? Umówmy się, że po prostu zapomnieli tekstury tu dać jeszcze. Ogólnie znaczy, mogą być nieraz błędy z jakimiś linijkami, ale to jest wersja beta, w normalnej wersji. Właśnie zapomnieliśmy powiedzieć, że to jest wersja beta, którą dostaliśmy tak do ogrania i recenzowania, pokazania mniej więcej. Te rzeczy będą poprawione według zapomnień autorów, także nie ma co się bać. Tutaj mamy browar żywiec, punkt napełniania wody, ale do środka nie można wejść niestety. To co? Chciałbym się rzec, że jest niedziela, ale mamy poniedziałek. Ale tu jest ładnie. Lecimy dalej? No tak, nie ma co czekać. Dobra, to powiedz mi, weź tam się tepnij do jakiegoś miejsca i powiedz mi, gdzie ja mam iść, to... Tu. Bo tak widzę, skaczesz też. To może Lindnera pokaż teraz. Lindnera, ale to jest... Aha, bo to jest sklep, w sklepie go chyba zostawiliśmy, nie? Tak, on pokaże sklep. Dobra. Dobrze, także tutaj mamy sklep i ogólnie tak teren przemysłowy, tutaj jakieś sklepy z nasionkami, taki centrum ogrodniczo-rolnicze, szarotka. Zawsze chcę powiedzieć szarlotka, ale chyba dawno nie jadłem to dlatego. Skup nasion, nawóz sztuczny, czy to tak umówmy się? To jest chyba umownie, bo tego nie idzie otworzyć. Zamknęli cię, powiem ci, że cię zamknęli. Jak zamknęli? No zobacz na bramę, zamknęła się brama przede mną. Aha. Bo po godzinie 18 bramy się zamykają w różnych sklepach, a i chyba o 7 czy 8 się otwierają. No tak, dlatego tutaj nie mogę się dostać, to wszystko jasne. Dobra, to co? Zrobimy taki myk, że walniemy. Aha, walniemy coś takiego. O, otworzone. I spróbujemy... Oj, teraz tutaj się... Otwiera brama skupu nasion, czyli tutaj chyba możemy sprzedawać, nie wiem, te swoje zrobione, czy te, które umucimy. To by skup zboża chyba pisało. No tak, no to te, co mamy, na, powiedzmy, nadmiar nasion i możemy tutaj sprzedać. A tutaj mamy, z tego co widzę, na bazie sklepu z maszynami zrobiony taki sklep ograniczy ala nie powiem co, żeby product placement nie robić. Ale muszę przyznać, że bardzo fajnie to zrobione, bo taki... Nie ma takiej pustki. Tutaj mamy ogród taki mały zrobiony, jak to są w różnych tych sklepach dużych ogrodniczych. No, no ładnie jest. Na pewno miejsca, jakieś tam sklepy lub w ogóle jakieś wioski nie są puste. I tutaj też jest podłoga źle wyskalowana na górze, bo jest tak jakbym... jest za wysoko. Niestety. Albo to tylko takie złudzenie, ale... Właśnie nie wiem, czy to nie jest przypadkiem w oryginalnym modelu tego, ale chyba nie. Czyli to jest... Też nie, no widać, że stoisz normalnie, to może nie, może się mylę. Może po prostu taka perspektywa z kamerą. Możliwe, bardzo możliwe. Czy tutaj coś jeszcze oblecimy może? O, tutaj mamy piaskownicę dla dzieci z zabawkami. Ten płotek taki, płotek, jeśli można tak go nazwać, bardzo ładnie wygląda, muszę przyznać, i te modele drzew. Te drzewa z ciekawości są statyczne, czy one sobie będą rosnąć potem? Nie wiesz może? Właśnie nie wiem. No czasu nie przyspieszymy tak szybko, żeby zobaczyć, czy rosną, bo one z tydzień będą rosły w grze.
Tutaj mamy jakieś tam huśtawki, lampy, no genialne. Tutaj bramy, znaczy bramy, płot, parkan? A parkan to w kościele jest. Płot po prostu to nazwijmy, płot kuty, o. Tutaj mamy studnie jakieś, tutaj mamy kominki. No genialnie to rozegrane jest. O, nawet do klimatu naturalnego dorzucili obornik w postaci stałej i płynnej. Genialne. Jeśli nie chcesz jechać na farmę, to tu podjeżdżasz, kupujesz. Nie musisz tak daleko jeździć. No świetne. Nismo chyba też właśnie na PGR-ze właśnie dał taki miejsce kupna obornika w obu postaciach, jeśli ktoś nie ma na farmie albo mu się nie chce jechać. Także pomysł jak najbardziej na plus. To co? Dalej? Tu jeszcze jakieś blokowisko mamy. Gdzie? O, tutaj jakieś blokowisko, jakieś samochody, podejrzewam, że... To też nie. Nie no, to raczej jest prywatne jakieś, bo miałem powiedzieć już, że jakiś hotel. O, Suzuki Grand Vitara, robię tu product placement, ale... Ale mam sympatię taką do Vitar, także... Honda CR-V, ogólnie mam sympatię taką do takich aut terenowych. Także... Także miły akcent. Tutaj jakieś kwiatuszki, jakieś blokowisko takie. No blokowisko trochę psuje cały ten teren, klimacik, no ale to z tego co wiem w Żywcu i nawet w Wiśle są takie jeszcze budynki, także plus za odwzorowanie terenu. Gdzie teraz skaczemy? No teraz znajdź Hurlimana. Hurlimana powiadasz, tak? Będziemy tak przeskakiwać sobie. Mam nadzieję, że oszopląsu nie dostaniecie. Jeszcze o Ursusa tam muszę pokazać potem. O, jest Hurliman. Dobrze, więc co my tu mamy? Tutaj mamy mleczarnię. Mleczarnia. O, jest Żywiec. To jest Żywiec, to będę mógł pokazać mniej więcej też miasto. Tu mamy mleczarnię, budynek jest duży. I warto chyba dodać, że te wszystkie logosy, napisy i tak dalej były chyba tworzone przez autora na potrzeby mapy. Nie były jakieś gotowe. Nie powinny być, jedynie może sklep Lidla, bo tu też jest sklep Lidla. A zostawiłeś także, traktor tam? Tak, bo po Wiedźmina musimy pójść. Po co? Po Wiedźmina, przecież mamy promocję. A, no tak, jest promocja. Właśnie, no w sumie, jak ktoś by był zainteresowany Wieśkiem, czy to najnowszą trzecią częścią, czy pozostałymi, no to w Lidlu jest bardzo spoko promocja. Wiesiek trójeczka jest za 100 na PC. Za 170 chyba na konsolę. Jedynka jest za 24 albo 3 złote, a dwójka za 28 albo 9. Także jak ktoś nie ma, to może się zaopatrzyć. Tutaj mamy dworzec PKP, dobrze mówię? Chyba tak. Dworzec PKP w Żywcu. Kierunkowskazy. Ogólnie, jak już widzę te kierunkowskazy, chciałbym powiedzieć, że jako minus nie dla mnie jest za dużo miejscowości, natomiast za małe ich znaczenie. Jest jedna taka konkretna miejscowość Żywiec, gdzie coś tam mamy, reszta jest tak strasznie porozbijana, że można byłoby to troszkę moim zdaniem lepiej rozplanować. Tam potem jak wrócimy na farmę i będę pokazywał te ścieżki polne, to też zwrócę uwagę na kwestię ułożenia pól, ale to teraz nie będę mieszał, póki jesteśmy w mieście. To co? Ja teraz zobaczę, czego tu jeszcze nie pokazywaliśmy. Właśnie jeszcze chciałem powiedzieć, że na tym PKP pociąg normalnie jeździ i tak samo zegar pokazuje aktualną godzinę z gry. Dobra. Już tam nie będę się wracał. Tu jesteśmy. Skład 718. Ursus, jakbyś się teleportnął. No i co możesz o tym składzie powiedzieć? No, że tutaj możemy sprzedawać różne rzeczy. Bo tu jak no widać panie. Mamy w tym budynku, jeżeli dobrze widziałem, to możemy chyba wióry sprzedać. Tak, tu są wióry. O tutaj. Tam na zewnątrz też było widoczne ziemniaki i buraki. Buraki, ziemniaki, dokładnie. Czyli tutaj takie bardziej te nieprzyziemne rzeczy, jeśli tak to można nazwać. Zboża no, chyba tu nie można sprzedać. Tutaj właśnie, gdzie stoję, to jest syp. Więc albo to na zboża, po tylko... A tu jest. No, ciepło. No, tu mamy syp. No, w sumie... Może to być takie ogólnikowe i tutaj można będzie sprzedać wszystko. Tylko, że jak walniesz, powiedzmy,
Jak będziesz miał przyczepę bez tylnego wyrzutu, to może bez bocznego przechylenia, to może być problem. No. Jeżeli się do końca jej nie otworzy, łopatą będzie się sypywać do końca. To 13 był mod wideo, to może by do 15 robili mod łopaty. No i mod taczki, jak nieraz słyszałem. Mógłby ktoś zrobić. Chętnie bym sobie taczką pojeździł. Cześć, tak taczkę. No jeszcze taki ten silniczek zrobić, jak to gdzieś na YouTube jest, że silniczek do taczki zamontowali i tak sobie popylać. A tutaj co mamy? Do wełny mamy miejsce do sprzedania. O, wełna. No, to także tutaj w tym oto miejscu, gdzie jesteśmy, w składzie 7-18 możemy masę takich różnych pierdółek sprzedawać. I z tego co wygląda na to, że generalnie wszystko możemy sprzedać, także na plus. Dobra, lecimy dalej? Tak, właśnie szukam ciągnika, do którego się teleportuję. To ja poczekam najpierw. Może najpierw do Pumy. Do Pumy mówisz? Do Pumy, Puma, gdzie jest Puma? Puma... Tu jest Steyr. To nie, Herliman jest Puma, dobra. Tutaj mamy co? Biogazownię chyba, jeśli dobrze widzę? Tak, dokładnie, biogazownię mamy tutaj. Część budynków chyba też widzę teksturowana albo modelowana autorsko. Część jest z tych oryginalnych Flikla, chociaż logo nie widzę. Czyżby to nie były Fliglowskie modele? Nie wiem, nie jestem pewien. Nie, no beczka na pewno nie. Chociaż mi się wydaje, że tu nie ma nic od Flikla. Chociaż nie, no to może czyżby autor wszystko sam robił? Nie, no akurat biogazownia wygląda tak w połowie z 13. I no i te takie, te osilosy obok mnie, czy beczki, czy to, jak to nazwać, też jeszcze w 13 było, więc to akurat mogą być pożyczone. A co nie zmienia faktu, że autor dużo rzeczy takich typowo autorskich wrzucił i warto to dodać? Czy coś tu mamy jeszcze z biogazowni do pokazania? No biogazowni mi się wydaje, że to nie wszystko... Nie ma tu nic za ciekawego. Tutaj silosy, 3 silosy chyba. No a też miałbym prośbę, żebyś tak patrzał się w niebo co jakiś czas, bo widać samoloty jakieś latające lub jakieś inne rzeczy. Balon przedtem było widać. O, tutaj widać nawet balon. Samolot trochę ciężej uchwycić. No też widzę balon, ale on chyba stoi w miejscu. A nie, leci. Bo ja właśnie widziałem tak naprawdę wysoko jakiś duży samolot, taki pasażerski. Pasażerski właśnie leciał i zapomniałem o nim powiedzieć, ale raczej byś go nikt nie zobaczył, bo to tak działa dziwnie na multi. Dobra. To tak jak pewnie działa jak z tymi krowami, że ty widzisz krowę w jednym miejscu, a ja widzę w drugim. Tak dokładnie. To zostało nam jeszcze, tu widziałem jeden traktor został z Steyr. Steyr został. A to jest właśnie punkt widokowy, taki sobie zostawiłem. Skrzyczne! No, muszę przyznać, że tego się nie spodziewałem. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie byłem na skrzycznym. Nie wiem, jak to wyszło, że nie byłem na skrzycznym. Ale wydaje mi się, że jest budynek w miarę dobrze odwzorowany, tak śmiem twierdzić. Chociaż tutaj widzę, że podłoga się zapada. Także coś tutaj mamy, jakieś problemy z kolizjami. Aczkolwiek sam budynek fajny i samo to, że taki charakterystyczny punkt Beskidów, punkt Szczyrku jest fajnie pokazany. Nie wiem na ile on jest odwzorowany, podejrzewam, że w 100% to by było trudno to odwzorować, ale mamy tutaj klimat gór, jest to takie w miarę ta konsystencja, koncepcja zachowane są. Do pensjonatu zakładam nie da się wejść, pensjonatu, schroniska bardziej pasuje. No do środka raczej nie. Nie da się wejść. To co, został nam Lidl? No i można przejechać się jeszcze kawałek po drogach, pokazać mniej więcej teren. No tak, mamy już 30 minut i tak trochę... No jeszcze pokażę z tego miejsca. Walnę ze screena. To powiedz mi, do jakiej maszyny mam się teleportnąć? Do Magnuma. No to najwyżej właśnie zrobię tak, że pokażemy teraz Lidl i na zdjęciach pokażesz jakieś tam zdjęcia tych prób. Do Magnuma. Jeszcze tą chciałbym pokazać te ścieżki, nie? Te wiesz, o co mi chodzi.
No, Lidl jak Lidl, no u mnie w terenach wygląda inaczej, tutaj stylizowany tak trochę w górski klimat. Ja widziałem genialnie odzorowaną, taką odzorowaną, wybudowaną w górskim klimacie Biedronkę z zewnątrz, zakopanym. Także to takie, no... Spodziewałem się, że jak wejdę do środka, tam to też jakoś fajne będzie góralska stylizacja. Niestety się zawiodłem niesamowicie, ale z zewnątrz naprawdę... Naprawdę fajnie ta Biedronka wyglądała. Jeśli uda mi się ją znaleźć gdzieś na zdjęciach, to ją wam pokażę, jak to wyglądało. Tutaj ten Lidl też całkiem fajnie wygląda, także po promocję na Wieśka można sobie wpić na spokojnie. I z tego co widzę, można tu chyba też jajka sprzedać. Czy to tylko trama? Można sobie jajka. Bo z tego co wiem, te ikony mają być, albo są już podmienione na obecnej wersji mapy. Także to jest chyba z 13 jeszcze. Taka statyczna, a chyba... No to jajko, tak. Chyba potem mają sobie ładnie latać i chyba być ogólnie podmienione. To co, teraz na farmę. Czy wiem, że wygląd się na pewno zmieni tych ikon, ale czy będą się kręcić, latać, to nie wiem. Ale to chyba nie jest aż tak bardzo potrzebne. Czy wiesz, jak się kręci, to masz pewność, że to jest obiekt interaktywny. No w sumie też tak jest. Dobra, to na farmę teraz. I gdzie masz coś z tymi, z tą dróżką? Bo bym dróżkę pokazał i potem pola. Bo do tych pól też mam drobne uwagi. To tutaj można wyskoczyć za w płot i już mam. Tylko chciałbym traktorem się przejechać po niej nawet. O, widać samolot, jak tam ciśnie. O, już zniknął. Zobaczcie, mnie ogólnie mega się podoba teksturka. Bardzo tak po polskiemu to wygląda, że tak to nazwę. Tutaj nie widać ogólnie takich dziur, wybojów, ale wiem, że koło kombajnu chyba nawet gdzieś tam coś było. Także sobie... Kurde, wyłączyłem go. I pokażę w przypadku tego kombajnu mniej więcej, jeśli mi się uda, jak to wyglądało. Mam nadzieję, że mi się uda. Zobaczymy. Dobra, ciach, ciach i jedziemy. Myk, myk. Chyba tu mi się nie uda tego pokazać. Chociaż... Dobra, spróbujemy. Nie no, tutaj widzicie, jedzie w miarę prosto. W tej chwili nie znajdę tego fragmentu, co naprawdę tak ładnie było te wyboje czuć, nawet jak się jechało. Ale co nie zmienia faktu, że te... Że te ścieżki takie polne są naprawdę bardzo, bardzo miło, ładnie wykonane i tak się tym charakterystycznym kolorkiem się tak odróżniają od reszty, co jest zdecydowanie na plus. Ale podobno te tekstury tych dróg mają być troszkę ciemniejsze, bo są w niektórych miejscach zajazd. No może i tak, chociaż mnie się podobają. Tutaj jeszcze koło pól są fajne, ale w lesie widać bardzo, że one się tak wyróżniają z tego tłumu, powiedzmy. Dobrze, gdzie jesteś, Macie? Ja byłem koło kombajnu. Aha, spoko. Naskoczę do ciebie i chyba będziemy kończyć, nie? Tak, no. Nie da rady pokazać całej mapki na jednym odcinku. To jest materiał na, powiedzmy sobie szczerze, około 1,5 godziny, myślę, żeby pokazać wszystko w miarę sensownie. Można też tak powiedzieć, że to jest materiał na 5 odcinków Let's Playa. Dokładnie tak. Jeśli by mapa wam się spodobała i byście chcieli, to może nawet pomyśleć nad jakimś lecem. Bo w ogólnie to LTW też czeka na wznowienie. Ale po prostu ja muszę ogarnąć sprawy szkolne, żebym mógł jakoś... O! Jest chodzący kogut, chociaż tyle. Aż go nagram. Pokaż mi się, kogucie. Przemów do mnie! Przemów! Aż się spojrzał, dobry kogut. Posłusznie słucha. Zobacz kogut. No niestety pewnie... ja go nie widzę. Tak czułem. I tym oto akcentem zwieńczymy nasz dzisiejszy odcinek. Co tak chciałem ze spraw organizacyjnych jeszcze powiedzieć, że... Mogło was kurzać to przeskakiwanie, ale po prostu nie dało się inaczej tego ogarnąć, bo mapa jest za duża, żeby sobie powiedzmy wziąć jeden traktor i mykać z jednego końca na drugi, bo by nam to wieczność zajęło. Także po prostu to jest chyba taki jedyny w miarę wydajny sposób na pokazanie tego. Co jeszcze bym chciał dodać? Teraz będziecie mieli parę fajnych screenów, które machnąłem
machnąłem podczas rozgrywki, abyście chcieli jakieś fajne miejsca pooglądać. Jeśli chodzi o taką końcową ocenę, to z plusów mogę... Właśnie, pola jeszcze miałem pokazać. Zapomniałem. Bo pola muszę niestety skrytykować. Jest mi niezmiennie przykro z tego powodu, ale jestem do tego niestety zmuszony. Niestety. Dobra. Jeszcze muszę się wyżej wznieść. Gdzieś tu miałem takie fajne miejsce, gdzie dobrze to było widać. A jak się wzniosę wyżej, to będę to widział bardziej. No tu już względnie to widać, nawet tu jak przede mną te pola. Ogólnie dla mnie na mapie jest za dużo spontaniczności, jeśli chodzi o te miejscowości. Czepią się pierdą, ale już tak mam. Natomiast za mało spontaniczności, jeśli chodzi o pola. Ja wiem, że tutaj w tym wypadku można je ładnie połączyć, powiedzmy. Ale jednak według mnie takie ułożenie równiutkie, jedno obok drugiego, równolegle i prostopadle, jakby tutaj na to patrzeć, no nie daje zbyt, nie ma zbyt dużego uroku. I tak z tego co widzę, to większość pól jest tak zrobionych. Dla mnie jest to zdecydowany minus, bo o ile ułożenie terenu, jak zresztą widać, jest bardzo ładne, jak na górskie tereny przystało, tak samo ułożenie jest brzydkie. Nie wiem. Ja się w górach zbytnio polom nie przyglądam. Ja wolę chodzić i zdobywać szczyty. Także możliwe, że w górach tak to jest ułożone. Jeśli tak, zwracam honor. Ale nawet tak dla estetyki warto było coś od siebie pokombinować. To teraz podsumowując. Z plusów mamy dźwięki otoczenia, ogólny klimat, dopracowanie elementów, jak na przykład w tym tartaku. Zróżnicowanie poziomu wysokości mapy, jak na góry przystało, czyli pochyłości i tak dalej. Fajne nawiązanie do miasta Żywiec, fajnie odzorowane, czuć taki ten klimacik miasteczka górskiego. I dosyć szczegółowa mapa na PDA, nawet na tej małej wersji widać, ikony są w miarę wyraźne, pola dobrze widać, ścieżki to samo, zasługuje to na uwagę. Z minusów, zbyt mało spontaniczności w ułożeniu pól, za dużo miejscowości, za małe ich znaczenie oraz bardzo brzydka tekstura na końcu mapy. Tego już nie pokazałem, bo w sumie zapomniałem, ale... To jeszcze widać stąd, tak mniej więcej. Widać stąd nawet, chociaż tu tak dobrze nie widać. Ale po prostu, no nie będę już tego pokazywał, po prostu jak się tam jedzie na tej końcówce, to jakoś tak zbyt przyjemnie nie jest. Końcowa ocena, jaką mógłbym mapie wystawić, powiedzmy 7 na 10, myślę, że będzie sprawiedliwe. Można się ze mną zgadzać, można się nie zgadzać, każdy ma inne gusta i guściki. Mapa jest względnie dopracowana, jest, to nie ma wątpliwości, ale po prostu, nie wiem, może brakuje jakiegoś takiego troszkę może jeszcze doświadczenia, okrzepnięcia. Myślę, że jeśli autor zdecyduje się na wersję V2, to będzie ona już mapą wprost bliską ideałowi. Na obecną chwilę 7 na 10 myślę, że jest taka dosyć sprawiedliwa ocena. A ty, Madi, jak myślisz? No, powiem ci, że ja bym jeszcze dał malutki plusik. Za to, że to jeszcze jest taka wersja beta. No ja już nie biorę tej bety pod no wiesz, ja do oceny, jeśli chodzi o betę, to bym brał pod uwagę na przykład te skalowania i tak dalej, to wtedy powiedzmy moglibyśmy o tym plusiku dyskutować, ale nie biorę przy ocenie tego pod uwagę w ogóle, tych błędów typowo na betę przystających, także chyba 7 samo wystarczy. No dobra. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Dziękujemy autorowi za udostępnienie. Dziękuję Matowi, że ogólnie to załatwił i można było sobie wcześniej pograć i coś nagrać. No nie ma za co. I jeśli chcecie coś, chcielibyście coś z mapki, no to piszcie śmiało w komentarzach. Być może się widzimy na Let's Playu. Na dzisiaj to by było na tyle. My się z wami żegnamy. Trzymajcie się. Cześć. No, żegnam.